zdajesz sobie sprawę, kochany, jak bardzo byłeś nierozsądny? Biedactwo. Dałeś się zwieść swoim płonnym nadziejom i mnie również nimi zaślepiłeś. Namiętność, która miała ci przynieść tyle rozkoszy, wzbudza obecnie śmiertelną rozpacz, porównywaną jedynie z okrucieństwem rozłąki, która ją wywołuje. Co? Ta rozłąka, której ból tak wymyślny, a jednak nie potrafiący oddać ogromu nieszczęścia, pozbawi mnie na zawsze widoku twoich oczu? Tyle miłości widziałam, które przepełniły mnie rozkoszą. Zastępowały mi wszystko i w pełni mi wystarczały. Niestety moje oczy są całkowicie pozbawione blasku, który dawał im życie. Pozostały im tylko łzy, służące mi jedynie do nieustannego płaczu, odkąd dowiedziałam się, że zdecydowały się o naszym rozstaniu, które jest dla mnie nie do zniesienia i doprowadzi mnie wkrótce do śmierci. Ja nie mogę o tobie zapomnieć, tak jak i o danej przez ciebie obietnicy spotkania. Dlaczego przez całe życie nie chcesz przy mnie pozostać? Gdybym tylko mogła się wydostać z tej strasznej uwięzi, ja nie musiałabym już czekać tutaj, w Portugalii, na ziszczenie twoich obietnic. Bez wahania pobiegłabym za tobą, aby ciebie kochać. Ciebie kochać. Ponad wszystko. Proszę. Powiedz mi, dlaczego tak się starałeś mnie oczarować, skoro wiedziałeś, że będziesz musiał mnie porzucić? Dlaczego z taką gorliwością pragnąłeś wtrącić mnie w nieszczęście? Dlaczego mnie nie zostawiłeś w spokoju, w moim klasztorze? Czy czymś cię obraziła? Ale wybacz mi, proszę. Nie chcę ci robić wyrzutów. Nie jestem w stanie pomyśleć o zemście. Ja przeklinam jedynie okrutny los, który rozdzielając nas sprawił to całe cierpienie. Ale nie uda mu się rozdzielić naszych serc. Miłość jest silniejsza i połączyła je na zawsze. Jeśli ci na mnie zależy, pisz do mnie często. A ponad wszystko błagam, przyjedź, żeby się ze mną zobaczyć. Żegnaj. Kochaj mnie na zawsze. I pozwól, bym jeszcze większe cierpienia znosiła. Dlaczego on więcej wie o wszystkim? I dlaczego wcale do mnie nie pisałeś? Wszyscy
zauważyli całkowitą zmianę w moim nastroju, w mojej osobie i w moim postępowaniu. Moja matka rozmawiała o tym ze mną, z początku cierpko, później z jaką dobrocią. Nie wiem, co jej powiedziałam. Wydaje mi się, że wszystko jej wyznałam. Mariana, co się z tobą dzieje? Dlaczego nic nie mówisz? Oficer? Jaki oficer? Zabraniam ci tak myśleć. Wstyd nam przynosisz. Nie wiem, co jej powiedziałam. Wydaje mi się, że wszystko jej wyznałam. Skąd widać Mertole? Gdy tylko tam się znalazłam, dopadły mnie bezlitosne wspomnienia. Także całą resztę dnia przepłakałam. Często cię dowidywałam, przechodzącego w taki sposób, który mnie oczarował. I na tym ganku stałam w ten fatalny dzień, kiedy zaczęłam odczuwać pierwsze oznaki mojej zgubnej miłości. Wydaje mi się, że chciałeś mi się przypodobać, mimo że mnie nie znałeś. Byłam przekonana, że zauważyłeś mnie wśród tylu innych, które były ze mną. Wyobraziłam sobie, że kiedy się zatrzymałeś, byłeś bardzo zadowolony, że mogłam ciebie lepiej widzieć i podziwiać twoją zręczność i grację, z jaką spiąłeś konia. Byłam nawet nieco przejęta, kiedy go pokierowałeś na niebezpieczny teren. Jednym słowem, interesowały mnie skrycie wszystkie twoje poczynania i odnosiłam do siebie wszystko, co robiłeś. Bardzo dobrze, co było dalej. Być może chciałabym, abyś miał jakieś słuszne powody. To prawda, byłabym bardziej nieszczęśliwa, ale na tobie nie ciążyłaby tak wielka wina. Czy 6 miesięcy temu przyznałeś mi coś bardzo przykrego. Przyznałeś w zbyt dobrej wierze, że kochałeś pewną damę w swym kraju. Jeśli to ona powstrzymuje cię przed powrotem, powiedz mi o tym wprost, abym już więcej nie cierpiała. Podtrzymuje mnie jeszcze nikła nadzieja, lecz jeśli jest to nadaremna, to wolę ją kompletnie stracić i zgubić samą siebie. Przyślij mi jej portret i kilka jej listów i napisz mi wszystko, o czym ci mówi. Znajdę w tym być może pewne ukojenie lub jeszcze większe cierpienie, ale już dłużej nie mogę trwać w stanie, w którym się znajduję, bo nie ma zmiany, która by mnie zadowoliła. Chciałabym również dostać portret twojego brata i twojej bratowej. Wszystko, co ma dla ciebie znaczenie, jest mi drogie. I jestem całkowicie pochłonięta tym, co cię dotyka. Nie mam już żadnej władzy nad sobą. Są chwile, kiedy mi się wydaje, że mogłabym służyć tej, którą kochasz. Cat curls, rob, cat curls, quote, quotable, as present day, as exactitude, as trains, present day, proportions, present day, as proportions, as present day. Father and father, was the king or room, father and mother. Was there, whether and in there, as even say so, one our land, two our land, three the land, three the land, two our land, one our land, two our land, as if so, they cannot, they cannot.
Co ma się ze mną stać? I co chcesz, żebym zrobiła? Daleka jestem od tego wszystkiego, co swego czasu wydawało mi się. Spodziewałam się, że ze wszystkich tych miejsc, przez które będziesz przejeżdżać, otrzymam listy. I to rzeczywiście długie listy. Wierzyłam, że będziesz moją miłość karmił nadzieją. I że znowu cię zobaczę. I żyłam w silnym przekonaniu o twojej wierności. W ten sposób zdawało mi się, że będę mogła przetrwać bez największych cierpień. A z pewnością nie spodziewałam się, jak byłam słaba, ani nie potrafiłam przewidzieć tego wszystkiego, co teraz muszę znosić. Jakże jestem godna pożałowania, nie mogąc dzielić z tobą mojego cierpienia, będąc samotną w tym nieszczęściu. To przeświadczenie mnie zabija. Umieram z przerażenia na myśl, że nigdy nie odczuwałeś żarliwości naszych rozkoszy. Mariana, kocham cię. Tak. Teraz rozumiem, jak fałszywe były twoje porywy uczuć. Zdradzałeś mnie za każdym razem, gdy mnie zapewniałeś, jak bardzo jesteś szczęśliwy, będąc ze mną sam na sam. Całą swą miłość i miłosne uniesienia zawdzięczam jedynie mojej wytrwałej miłości. Z zimną krwią stworzyłeś plan, by mnie rozkochać. Moja miłość była dla ciebie jedynie wyzwaniem, lecz twoje serce nigdy mocniej nie zabiło. Już przez to przeszłaś? Kochałaś w taki sposób? Miłością bezwarunkową. Wspomnienie stałoby się drogie. A może tak niezwykła śmierć poruszyłaby twoje serce? Czy nie byłoby to więcej warte niż stan, w którym mnie wtrąciłeś? Żegnaj. Wolałabym ciebie już nigdy nie zobaczyć. Thank you.
nie byłbyś aż tak okrutny, aby wykorzystać to moje cierpienie, aby być bardziej kochanym? I chełpić się, że to ty byłeś przyczyną największej w świecie miłości? Miałabym ciebie już nigdy nie zobaczyć. W swoim pokoju. Z całą tą namiętnością i ogniem, jaki mi okazywałeś. Ale niestety na próżno się oszukuję. Wiem bardzo dobrze, że ta namiętność, która ogarnęła całe moje ciało i duszę, była dla ciebie jedynie krótką zabawą. Dlaczego nie przywołałam na pomoc rozsądku, by pohamować narastające uczucie i przewidzieć obecne cierpienie? Lecz ja się tobie całkowicie oddałam. Nie byłam w stanie pomyśleć, że cokolwiek mogłoby zatruć szczęście moje i powstrzymać mnie przed napawaniem się płomiennymi dowodami twojej namiętności. Zbyt wielką przyjemnością była dla mnie twoja obecność, żebym mogła pomyśleć, iż pewnego dnia mnie opuścisz. Wprawdzie przypominam sobie, że kilka razy ciebie pytałam, czy nie uczynisz mnie nieszczęśliwą, lecz ty natychmiast rozwiewałeś moje obawy, a ja, dając się oczarować twym zdradzieckim zapewnieniom, czułam wielką rozkosz. Jest jednak lekarstwo na moje męki. Wyzwoliłabym się od nich, gdybym cię przestała kochać. Dziś rano ulitował się nade mną pewien oficer francuski i przez 3 godziny opowiadał mi o tobie. Powiedział mi, że Francja zawarła pokój. Jeśli to prawda, czy nie mógłbyś tu przyjechać? Zabrać mnie do Francji. Ale nie, ja na to nie zasługuję. Zrób to, co uznasz za stosowne. Moja miłość nie zależy już od tego, w jaki sposób się ze mną obchodzisz. Że nie podjęłabym tej próby, gdybym przewidziała tyle trudności i wstrząsów. Jestem przekonana, że mniej bym cierpiała, kochając ciebie nadal, mimo twojej niewdzięczności, niż na zawsze cię opuszczając. Stwierdziłam, że ważniejsza była moja namiętność do ciebie i doznałam niesamowitego bólu, próbując ją zwalczyć. Nawet kiedy twoje obelżywe postępowanie napełniło mnie odrazą do twojej osoby.
moja kobieca duma nic mi nie pomogła, aby spróbować cokolwiek postanowić przeciwko tobie. Znosiłam twoją pogardę. Zniosłabym twą nienawiść. I całą swoją zazdrość wobec twojego zainteresowania inną kobietą. Musiałabym przynajmniej walczyć z silnymi uczuciami. Lecz twoja obojętność jest nie do zniesienia. Twoje bezsensowne zapewnienia o przyjaźni i śmieszny ton grzecznościowy ostatniego listu zapewniły mnie, że otrzymałeś wszystkie moje listy. I chociaż je przeczytałeś, nie wzbudziły one w tobie mocniejszego bicia serca. Niewdzięczny. Jestem nadal na tyle bezrozumna, że pogrążam się w rozpaczy, tracąc nadzieję na to, że listy po prostu do ciebie nie dotarły. Lub ci ich nie dostarczono. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz na wieki wieków. Amen. Zrzekaj na twoją szczerość. Czy cię prosiłam, byś mi powiedział szczerą prawdę? Trzeba było do mnie wcale nie pisać. Ja nie chciałam, byś mi otworzył oczy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z tobą. Błogosławiłaś ty między niewiastami. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że nie jesteś godzien tych uczuć. A ja znam dobrze wszystkie twoje wady. Jeżeli przez wzgląd na to wszystko, co dla ciebie zrobiłam, mogę o coś prosić? To błagam, abyś już nigdy do mnie nie pisał i pomógł mi całkiem o tobie zapomnieć. Trzeba mieć nadzwyczaj mało delikatności, aby znosić rozpaczliwe i nieustanne rozmowy o towarzystwie, strojach, przechadzkach, kulinariach. Czy potrafią panie gotować duszone ślimaczki? Nie, to ja znam świetny przepis. Duszone ślimaczki. Przed przyrządzeniem ślimaczki przez kilka dni głodzić, aby zasłoniły skorupki papierną zasłonką. Następnie ślimaczki umyć, wymoczyć w mocno osolonej wodzie z octem, wyjąć z roztworu, opłukać, wrzucić do wrzącej osolonej wody i gotować przez 15 minut. Co? Za szybko. Przepraszam. Zacznijmy jeszcze raz. Duszone ślimaczki. Przed przyrządzeniem ślimaczki przez kilka dni głodzić, aby zasłoniły skorupki papierną zasłonką. Następnie ślimaczki umyć, wymoczyć w mocno osolonej wodzie z octem, wyjąć z roztworu, opłukać, wrzucić do wrzącej osolonej wody i gotować przez 15 minut. Następnie ślimaczki ostudzić, odstrączyć, ze skorupek wyjąć, obciąć różki i kołnierzyk, usunąć czarną kiszeczkę. Następnie obrumienić na rozgrzanym tłuszczu. Pod koniec smażenia popróżyć mąką, solą, pieprzem, polać czerwonym winem, dodać znaczki i pietruszkę, dusić pod przykryciem na małym ogniu przez pół godziny. Wspaniały, prawda? Lecz jest się bez przerwy narażonym na zazdrość. Bo przecież one są zmuszone okazywać przystępność, grzeczność i uczestniczyć w rozmowach. A któż może być pewny, że przy tych okazjach nie odczuwają żadnej przyjemności?
odczuwają do swoich mężów największego wstrętu i odrazy. Czy już od ciebie nic nie chcę? Powtarzać tobie tak często to samo. Muszę o tobie zapomnieć i więcej o tobie nie myśleć. Wierzę nawet, że już więcej do ciebie nie napiszę. Czy jestem zobowiązana zdawać ci dokładną sprawę z burzy moich uczuć? Zdrowa Sławie, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiona owoc krzewu Twojego, Jezu. Święta Maryjo.